I to widać, i to, no kurczę, to jest przyjemne. Tak samo jak dla was, chłopaki, przyjemne jest to, że dziewczyny też mają piękne, krągłe, kobiece ciała, kobiece jakby z kształtami, o które nam chodzi. Mają piersi, mają talię, mają dupkę, wszystko co tam potrzeba, nie? Są zadbane, są kobiece. No, dla nas interesujące i godne pożądania są męskie ciała. Męskie znaczy muskularne, takie, które nas ciało obroni, które jak nas ktoś napadnie, to ten samiec nas ochroni. Mają przepiękne ciała, muskularne, silne, dające poczucie bezpieczeństwa zarówno na parkiecie, jak i w ogóle w życiu. No te ciała... No te ciała, no. Piąta rzecz, będę się wielokrotnie tutaj rumienić, tak czuję. Ale są perfumerie, nawet i dostępne w Polsce, czy perfumerie online, właśnie z egzotycznymi, orientalnymi zapachami i podejrzewam, że to właśnie tam się chłopaki... Co robią? Boże, brakuje mi tego słowa. Zaopatrują! Zaopatrują, dobra. Mam nadzieję na merytoryczną dyskusję w komentarzach. Od razu też mówię, że wszelkie komentarze pod tytułem ta się buja, ta Polka buja się na czarnych do Afryki. Wszelkie hejterskie tego typu komentarze będą usuwane, a użytkownicy YouTube'a wypisujące takie bzdety będą blokowani z mojego kanału.